Dzień dobry, Stella. Na świecie dzisiaj Aleksandra Zalewska jest naszym gościem. Zgadza się? Zgadza się. Dzień dobry, witam. I łączymy się z Indiami, czyli daleko, daleko. A dokładnie gdzie jesteśmy? Znaczy, gdzie pani jest? Dokładnie jesteście teraz ze mną w Bengalurze, w mieście Bengalur, w stanie Karnataka na południu Indii. Okej. Okay. Ja Indie znam tylko z przekazów bollywoodzkich, z tych filmów, w których kobiety i mężczyźni tak synchronicznie, pięknie tańczą, włosy się rozwiewają, wszyscy wiedzą, co robią, jakie mają miejsce, jest piękna muzyka, kabi kushi, kabi kam, czasem słońce, czasem deszcz. Czy tak wygląda rzeczywistość w Indiach, która pani otacza? Tak, dokładnie tak wygląda. Ja rozumiem, że zaraz włączymy tutaj muzykę. Tak. Tak, dokładnie tak. Po prostu pełna synchronizacja. Wszyscy chodzą w rytmie kawikusz i kawigan. Tak, ale no tak, byłoby cudownie, ale no niestety chwilowo jest to utrudnione. COVID i ten po prostu dystans społeczny nam tą synchronizację skutecznie uniemożliwiają. Co nie zmienia faktu, że tak, z jednej strony myślę, że wszyscy obserwujemy ten dystans, ten przekaz taki bollywoodzki, który jest taki podkolorowany i uroczy, a z drugiej strony dostajemy jakieś takie często bardzo ciężkie dokumenty, które ja nazywam czarnym PR-em Indii, które no pokazują tylko właśnie tą biedę, ubóstwo, zacofanie, jakieś takie no najgorsze rzeczy, chociaż Indie to jest ogromny kraj, piękny i zdecydowanie warte odwiedzenia. A jak właśnie sytuacja teraz z koronawirusem, bo chyba wszystkie media o tym mówią, nawet te, które są już zmęczone tematem. Tak, ja myślę, że już chyba wszyscy jesteśmy zmęczeni tym tematem, ale no skoro w Polsce to już nie jest tak ciekawe, to teraz wszyscy się interesują tutaj Indiami, tym bardziej, że no te prawie już w tej chwili 400 tysięcy przypadków dziennie robi wrażenie. Natomiast no tak, no tutaj dużo by rozmawiać na ten temat. Ogólnie pamiętajmy, ja to zawsze przypominam we wszystkich wywiadach, w Indiach żyje 1 370 000 000 ludzi, tak plus minus, więc 400 tysięcy przypadków to też nie jest tak dużo, a już przy tym te 3 czy 4 tysiące zgonów rzeczywiście nie robi aż takiego wrażenia, jak robią te liczby powiedzmy w Polsce czy w Europie w ogóle. Ta sytuacja w niektórych miejscach jest taka, jak ją czasami widzimy w mediach, czyli rzeczywiście w Delhi jest bardzo ciężko z dostępem do tlenu, do szczepionek. To się oczywiście zmienia i tutaj też w punkcie, gdzie ja jestem w Bengalurze, jest lockdown, jest wiele tych przypadków. Natomiast tutaj różne strony zostają zaangażowane. Z jednej strony pomoc humanitarna oczywiście dociera do Indii. Z drugiej strony też takie siły wewnętrzne, bo no IT w Indiach stoi bardzo dobrze, więc właśnie bardziej w kwestii nie tyle tego, że pewnych rzeczy brakuje, ale w tego, że nie potrafią sobie poradzić z tego rozdysponowywaniem, czyli z taką logistyką po prostu, tak, żeby wiedzieć, gdzie mamy łóżka, gdzie nie mamy, gdzie coś wysłać, gdzie czegoś brakuje. A jak wygląda ulica u pani? Proszę, że tak powiem, jeszcze doprecyzować pytanie w kwestii mojej ulicy. Bo czasami widzimy takie obrazki z Indii, że po prostu ludzie na tych ulicach leżą i chorują i jeszcze umierają. Niektórzy taki przekaz próbują. No to są, powiem tak, to jest taki obraz, który no rzeczywiście jeśli będziemy gdzieś tam w Delhi pod szpitalem, a zwłaszcza pod tymi publicznymi, to myślę, że zobaczymy. Ale trzeba pamiętać o tym, że no nie wiem, tak jak też już nieraz mówiłam, nie potykamy się o zwłoki, ani też o umierających ludzi, ani o ludzi, którzy się duszą, bo nie mają tlenu. Nie jest też tak, że pachnie w powietrzu dymem ze spalarni zwłok, tudzież ze stosów, że ten dym się gdzieś tutaj unosi. Jest w miarę spokojnie. Ja mam w okolicy u siebie 3 szpitale. Karetki nie szaleją, jeżdżą normalnie, tak jak było to wcześniej. Mam też nieopodal świątynię i różne inne miejsca, gdzie teoretycznie te zwłoki też mogą być palone i też takiej tragedii nie widzę, więc oczywiście
Nie jest łatwo, to nie jest łatwa sytuacja. Ja jej, broń Boże, nie ignoruję i nie trywializuję, ale musimy pamiętać o tym, że taki przekaz medialny masowy zawsze będzie inny niż kogoś, kto jest na miejscu i kto nie ma zamiaru, no nie wiem, zarobić pieniędzy na tym, żeby sprzedać jakiś reportaż czy zdjęcia. Rozumiem, jasna sprawa. Dobrze, to zapytam tak. Pani jest od kilku miesięcy w Indiach, tak? Od prawie roku, dobrze liczę? No tak, w zasadzie tak, żeby bez przerwy, to dokładnie od połowy sierpnia, czyli bez przerwy, no to już są 8 miesięcy, a wcześniej no to bywałam tutaj między innymi wyjazdami, między różnymi zleceniami właśnie pilotażu po Azji. I co panią zaskoczyło teraz albo wcześniej, pozytywnie albo negatywnie, kiedy znalazła się pani na tym terenie? Pani jest Polką, w ogóle europejką. W Indiach pierwszy raz. Tak, pierwszy raz. Tak. Co takiego pozytywnego albo negatywnego? Powiem jakoś? Tak. Ja myślę, że właśnie kwestia jest taka, że wszystkie zaskoczenia były pozytywne, bo ja też w swojej karierze wieloletniej miałam taką listę wszystkich krajów i jestem też po studiach arabistycznych, więc z pełną świadomością tego, jak wygląda i funkcjonuje Bliski Wschód. I zawsze miałam takie poczucie właśnie oglądając te wszystkie materiały, słysząc relacje o Indiach, że nie wiem, trochę nie mój klimat, nie za bardzo mnie to interesuje, może tak coś bardziej na wyższym poziomie. I dopiero kiedy tutaj dotarłam, uświadomiłam sobie, w jak ogromnym byłam błędzie. Bo to, co widzimy, a to, co jest na miejscu, to naprawdę jest ogromna różnica. Masa przede wszystkim zabytków, bo Indie to nie jest tylko Taj Mahal, które pochodzi no, z czasów już inwazji muzułmańskiej tak naprawdę, ale masa zabytków, które tutaj powstawały no, od powiedzmy 1700 roku przed naszą erą, kiedy się rozwijały właśnie kultury typu Harappa, gdzie już budowano miasta. Mamy tutaj najstarsze w zasadzie miasto świata, tak się uważa, czyli Varanasi, nazywane w Indiach Banaras. To jest miejsce, które no, wiele turystów tam dociera, bo jest bardzo takie specyficzne, mocno duchowe. Jest to też miejsce, które wiele osób zdecydowanie szokuje. Myślę, że dla wielu to będzie takie, nie wiem, czy gorsze doświadczenie, czy gorsze zaskoczenie, że właśnie podczas rejsu na łodzi, kiedy tam do Gangesu są wyrzucane spalone zwłoki, nie zawsze one są dopalone, to jest przeżycie na pewno, ale to są takie już skrajne momenty, bo tak naprawdę masa jest rzeczy tu w stanie Karnataka, gdzie ja mieszkam chociażby, mamy Hampi, czyli całe po prostu wielkie miasto, które funkcjonowało sobie podczas, kiedy no, mieliśmy tutaj imperium Vijayanagar, więc zostało te zabytki, te świątynie po tym okresie i masa na przykład w Tamil Nadu też została świątyń, które no, architektura jest po prostu wspaniała i no nie ma nic wspólnego właśnie z tą architekturą muzułmańską, to już jest taka stricte architektura powiedzmy hinduistyczna. Wiele takich rzeczy może nas zaskoczyć. Tak samo wiele osób nastawia się, ojejku, tu jest tylko ostre jedzenie, co ja tutaj będę jadł. Jedzenia jest tutaj tyle i taka duża różnorodność, że każdy znajdzie coś dla siebie, a jak już ktoś jest wegetarianinem czy weganinem, no to będzie po prostu w raju, bo tych dań rzeczywiście da się znaleźć tutaj, myślę, że 1001 i jeszcze. I ludzie, kultura, religia, bo myślę, że też to, co gdzieś tam oglądamy, jakieś takie te przekazy są mocno nacechowane pod kątem właśnie jakichś takich no uprzedzeń może z lekka, tak? Takiego poczucia, że jednak kultura Zachodu w stosunku do tutaj Indii, no to ho, ho, ho. Pamiętajmy o tym, że Indie przez wiele, wiele wieków po prostu miały bardzo burzliwą historię. Nie mówiąc o tym, że Brytyjczycy, kiedy wychodzili w 1947 roku, to naprawdę
No, zostawili bardzo trudną sytuację, bo przecież to przez nich mamy teraz cały konflikt z Pakistanem, potem jeszcze kwestia Bangladeszu i takich bardzo dużych różnic kulturowych tego, że tak naprawdę te Indie próbują cały czas od tych lat 50. XX wieku się pozbierać i zorganizować, a jednocześnie są największą demokracją na świecie. Te prawie 1,5 miliarda ludzi na 3,3 miliona kilometrów kwadratowych, mówiące no raz, że różnymi językami, dialektami, których jest około 445, to naprawdę potrzeba bardzo dużo czasu i samozaparcia, żeby to wszystko zorganizować. I pani się w tym dobrze czuje? W tym całym, w tym miejscu, w którym pani jest? W tej różnorodności. W tej różnorodności, tak, w tym tyglu. W tym tyglu tak. Myślę, że właśnie w Indiach jest coś takiego, że ze względu na tą różnorodność, nawet jeżeli ktoś z Indii północnej, bo Indie tak najogólniej dzielą się na północ-południe, czasami północ-południe-wschód-zachód, generalnie na 28 stanów, 8 terytoriów zależnych. I to działa tak, że ktoś, kto na przykład z północy, z Delhi przyjedzie tutaj na południe do Karnataki, on też się komunikuje po angielsku, bo dla niego to też jest troszeczkę inna kultura i troszeczkę inny język i on jest też tutaj jak obcy na tym terenie. Tak samo ktoś z południa, kto dotrze na północ, z tych dialektów jest tyle, te takie ciekawostki różne właśnie, specyficzne, bardzo kulturowe, w niektórych regionach są takie, że myślę, że tutaj nikt się nie czuje obcy. Każdy, kto do tych Indii trafia, jeżeli tylko ma odpowiednie nastawienie, bo tutaj o tym trzeba powiedzieć, trzeba mieć odpowiednie nastawienie i do Indii trzeba dojrzeć. To nie jest otwartą głowę przede wszystkim, otwartą głowę i poczucie, że na nic się nie nastawiamy, nie mamy uprzedzeń, nie mamy poczucia, no, że powinno być tak czy tak, że oczywiście możemy zobaczyć jakieś slumsy, że oczywiście możemy zobaczyć krowę na ulicy, ale jednocześnie technologicznie, jak widać po moim internecie i słychać, Indie są naprawdę w bardzo dobrym etapie rozwoju, czy to w kwestii, nie wiem, transportu, czy też właśnie jakiegoś rozwoju biotechnologii i wszelkich innych dziedzin, ilość startupów, która tutaj powstaje i właśnie jakichś nowoczesnych pomysłów, technologii, tego wszystkiego jest cała masa i piękne zabytki, bardzo ciepli, pomocni ludzie, więc jeżeli tylko jesteśmy właśnie tak pozytywnie nastawieni, żeby odkrywać, poznawać i smakować, to Indie nas zdecydowanie zachwycą i jedna podróż tutaj nie wystarczy. No proszę, jak pięknie, naprawdę Bollywood. Ja będę jeszcze drążył, tak? Zapytam, naprawdę nic nie zaskoczyło pani negatywnie? Nie było żadnej takiej rzeczy, która była no, niezbyt dobra, że tak to nazwę? Niezbyt dobra. Ja myślę, że coś, co mnie się troszeczkę nie podoba tutaj, ale to nie z punktu widzenia jakby biały człowiek w stosunku do Indii, bo tak to jest często postrzegane, to jest właśnie to poczucie, że czasami tutejsi ludzie mają właśnie takie poczucie niższości w stosunku do białego człowieka, że jak widzą taką osobę, na przykład mnie się to zdarzyło w Bengalu Zachodnim w Kalkucie, gdzie po prostu byłam prześladowana przez ludzi, którzy chcieli sobie zrobić ze mną zdjęcia. Jeżeli ja nawet nie wyrażałam na to zgody i nawet mówiąc w hindi do nich, że nie dziękuję i proszę odejść, to gdzieś próbowali stanąć, złapać to selfie, żeby gdzieś tam sobie mieć to zdjęcie ze mną, co jest przytłaczające. I rozumiem. Momentami właśnie, kiedy jesteśmy w jakichś hotelach i takich miejscach, ma się poczucie, że oni właśnie tak zawsze z taką pokorą, z takim ukłonem, że jednak cały czas brakuje w tych Indiach i tym ludziom tego poczucia własnej wartości, że oni ciągle gdzieś w tych czasach kolonialnych żyją i nie potrafią z tego wyjść i myślę, że to jest dużo, dużo pracy jeszcze przed nimi. Okej, rozumiem. Bardzo dziękuję za tę naprawdę barwną i wyczerpującą, jak na ramy programu, historię. Zapytam na zakończenie o Śląsk Cieszyński, bo wiem, że pani jest z Trzebini, natomiast jest to na granicy Małopolski i Śląska, więc czy pani bywała w naszym regionie? Jeżeli tak, to co się podobało? Nie jest to pytanie tendencyjne.
Albo to się nie podobało też. Oczywiście. Nie, pytanie jest, co się podobało, na pewno tak, tak. I dlaczego? Myślę, że czy Śląsk Cieszyński się podoba i dlaczego? Strzebini to jest tak naprawdę rzut beretem już. Myślę, że tych wyjazdów było bądź ile, tutaj nie zliczę, ile razy właśnie byłam w tych terenach, a to w lecie, żeby gdzieś właśnie pochodzić sobie po górach, a to zimą, żeby pojeździć na nartach, a to gdzieś tam właśnie ze znajomymi albo z jakąś grupą właśnie poeksplorować, spędzić czas w hotelu. Myślę, że fajne jest to, że bardzo jesteście tacy nastawieni proturystycznie, prorozwojowi w ogóle i bardzo przyjazne jest to dla kogoś, kto dociera chociażby na chwilę i że może znaleźć sobie wiele różnych opcji, czy to właśnie zakwaterowania ze spa jakimś wyszukanym, czy coś prostszego. Jedzenie, myślę, że też jest bardzo duża dywersyfikacja, gdzie mogłoby się wydawać, że no po takie rzeczy to trzeba do Warszawy. A tu się okazuje, że na przykład. Dokładnie. Jest bardzo duży wybór i naprawdę no nic, tylko korzystać. Jej, jak pięknie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to nie jest nasza pierwsza i ostatnia rozmowa. Proszę Państwa, Aleksandra Zalewska była naszym gościem, którą można spotkać i w Indiach, ale też na naszym terenie. No to nic. W takim razie życzę dobrej nocy, bo już pomału chyba tam się robi ciemno, albo jest już ciemno, tak? U nas jeszcze jasno? Ciemno już jest. Mhm. Ciemno już jest od godziny 18, w tej chwili już jest 21, tak już małe 3 godzinki już mamy w zasadzie noc. Dobrze, to dobrej nocy życzę, a Państwu życzę jeszcze dobrego dnia i do zobaczenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.